Pozytywni, kreatywni, solidarni. Na scenie i dzieci ubrane w stroje kaszubskie wręczą panu profesorowi statuetkę. Prosimy. Po ceremonii wręczenia statuetki dyplomu i statuetki proszę o zabranie głosu pana premiera Jerzego Kurskiego. Ekscelencje, księża biskupi, duchowni różnych wyznań, przedstawiciele różnych religii, szanowni państwo, panie i panowie, samorządowcy, obywatelki i obywatele Łębowa, Gdańska, Pruszcza Gdańskiego. W niezwykłym miejscu w 997 roku zabito święty Wojciech. Od tego momentu to jest szczególne miejsce na wybrzeżu, szczególne także dla całej Polski. Potem było kilkaset, 400 lat, kiedy zgromadzili się chrześcijanie. Nie mieli jeszcze swojego stałego miejsca. Spotykali się po to, żeby się modlić. Na wolnym powierzchni, bo tak wtedy często było. Spotykali się na pewno w trudnych, czasami lepszych czasach. Ale w końcu po 400 latach zbudowali sobie kaplicę. To już był koniec XIV wieku. I wtedy nastąpiło 400 lat, kiedy w tym miejscu byli przede wszystkim cysterci. Ale nie obeszło się tutaj bez napięć i wojen religijnych. Bo tak to bywało, czasami nawet bywa pomiędzy nami chrześcijanami, chociaż nie teraz tak straszliwie i boleśnie, jak kilkaset lat temu. Wreszcie przez cały XIX wiek, kiedy Polska utraciła swoją tożsamość i ta ziemia nie była już częścią państwa polskiego, głęboko przechodziło szczególnie trudne chwile ze względów narodowościowych, ale także nadal religijnych. Trwało to długo, bo aż do 1945 roku, w dwudziestoleciu międzywojennym na tym terenie, też jeszcze nie zapanowała Polska. Lata po II wojnie światowej nie były łatwe dla chrześcijan naszej ojczyzny, ale dzięki głębokiej wierze i przekonaniu potrafiliśmy je w niezłej kondycji przetrwać. Dzisiaj pod tym względem, chciałem państwu o tym powiedzieć, stanowimy w jakimś sensie wzorzec dla całej Europy. Zazdroszczą nam tego. Zazdroszczą nam nadal pełnych kościołów. Chociaż my sami widzimy, że nie tak pełnych, jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. I boleje do nas tym, bo niedobrze byłoby utracić tą wartość. Również takiego przekonania, które jest w naszej ojczyźnie, że warto żyć dla pewnych celów, które wiążą się z tym systemem wartości, które budowaliśmy na naszym kontynencie od 2000 lat, a który zagruntowany jest tak mocno w
tradycji, w kulturze wierzy chrześcijańskiej, a także judeo-chrześcijańskiej, bo od naszych starszych braci, Żydów, dzisiejsze święto pojednanie to jest także święto pojednania z innymi religiami. Zapożyczyliśmy Stary Testament i obydwa te testamenty, nowy, już chrześcijański, stary, jeszcze żydowski, są tą podstawą, najważniejszą ksiądzą dla nas wszystkich. A więc ja się bardzo cieszę, jestem wzruszony, że mogę przylecieć tutaj do Lwowa prosto z tak zwanego Wielkiego Świata. Bo 3 dni temu byłem w Rydze, na Łotwie. To jest stolica Europy, to jest prezydencja łotewska. Otwierałem niejako wielką konferencję. Dzień później byłem w Brukseli. Też się działy wielkie rzeczy w Komitecie Regionu. Obchodziliśmy m.in. 25-lecie polskich samorządów. Specjalne posiedzenie Europejskiego Komitetu Regionów, że mnie także poproszono mnie o wygłoszenie przemówienia. Jak to było z polskimi samorządami? Tak się bardzo cieszę, że samorządowcy także mieli tutaj swój głos na tej sali dzisiaj. I wreszcie dzień później, czyli wczoraj, byłem w Lizbonie, gdzie otwierałem kolejną wielką konferencję, która dotyczyła współpracy pomiędzy Ameryką Południową, Ameryką Północną, Europą i Afryką. Bo pomiędzy tymi 4 kontynentami znajduje się Ocean Atlantycki. Współpraca atlantycka. Jest on to włączone od 4 lat. I proszę Państwa, ja tu jestem dzisiaj jeszcze bardziej wzruszony niż w tych wszystkich miejscach, które byłem dotąd. Bo my jesteśmy taką samą, wielką, ważną uczącą tego świata, kto nas otacza. Mamy dzisiaj wolność, oddech. Możemy nadal odczuwać niedostatki naszego życia. Nie wszystko nam się udało zrealizować tak, jak marzyliśmy. Ale warto mieć marzenia, bo nawet jak część się z nich sprawdzi, to możemy odczuć wielką satysfakcję. A ja mam wielką satysfakcję, że mogę już o tych pięknych stolicach i myślenie o całym świecie trafić do tego Państwa, do niezwykłej miejscowości historycznej, pięknej, z kościołem, który ma tradycję już ponad 600 lat i był niemal niezmieniony w tym samym miejscu, chociaż wielokrotnie burzony w czasie kolejnych wojen narodowościowych, religijnych, palony, ale przetrwał. Bo takie miejsca dzięki naszej sile i naszej pewności siebie, że można to budować, zawsze przetrwały. Tym najważniejszym tematem jest pojednanie. Przeczytałem bardzo starannie, co kapituła wymyśliła w związku z pojednaniem. Po pierwsze, pojednanie w naszych rodzinach. Po drugie, pojednanie w naszym narodzie. Dobrze wiemy, jak bardzo nam jest potrzebne. Po trzecie, pojednanie pomiędzy narodami europejskimi przede wszystkim. Po czwarte, pojednanie w ramach chrześcijaństwa pomiędzy prawosławiem, pomiędzy ewangelicyzmem i katolicyzmem i wszystkimi innymi chrześcijańskimi wyznaniami. Po piąte, pojednanie pomiędzy różnymi religiami, bo zajmujemy tą samą górę ziemską i nie mamy czasu, ani nie powinniśmy zajmować się zabijaniem się nawzajem. Powinniśmy rozmawiać ze sobą. I wreszcie bardzo ważny punkt, chyba 6, jeśli mówimy w liczeniach, to pojednanie między politykami, a więc coś, co się do mnie odnosi, a także do polityków, nawet samorządowcy. Pani wójt jest także politykiem, bo politykę trzeba także uprawiać na wymiarze jednej gminy. A więc to są niezwykłe zadania. Ja mam świadomość,
że pojednanie nie jest procesem łatwym. Akurat mija 50 lat, dokładnie w tym roku, kiedy nastąpiła wymiana listów pomiędzy chrześcijanami niemieckimi i polskimi ponad granicą na Modrzej Wiesie, która była wtedy jeszcze granicą, stanowiła także podstawę żelaznej kurtyny, braku pokoju w Europie, podziału na Europę gorszą, tą związaną ze wschodem komunistyczną i lepszą, gdzie żyło się coraz lepiej. To była wielka wymiana listów, która zaczęła się z nieśmiałego otwarcia przez ewangelików niemieckich. Próba otwarcia i wielka odpowiedź polskich biskupów katolickich z tym wielkim zdaniem: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I kolejna odpowiedź Kościoła katolickiego i ewangelickiego po stronie niemieckiej. Zobaczcie Państwo, to była nie tylko wielka rozmowa wyprzedzająca czas pomiędzy chrześcijańskimi kościołami po obu stronach, ale także pomiędzy naszymi narodami. Wiemy, że dzisiaj sytuacja na granicy polsko-niemieckiej jest o wiele lepsza. Jest taka, którą możemy w pełni zaakceptować, a nie jest tak ciągle na wschodzie Europy. Widać, jak wielkie i ważne jest pojednanie, jaką trzeba mieć odwagę, a mieli ojcowie obydwu kościołów, po obydwu stronach granicy, katolickiego i ewangelickiego kościoła, aby taką wielką dyskusję i wielką rozmowę ponad granicą Nabrzej Nysie, dla nas dzisiaj otwartą, bo możemy przejechać przez most na morze, nawet nie zauważając, że przejechaliśmy granicę. To oni, wielcy mężowie sami, myślący o przyszłości i o naszym pojednaniu. Oczywiście początkiem pojednania musi być przebaczenie. Przebaczenie to nasze indywidualne potraktowanie wszystkich grzechów, przewin, nadużyć, które doznaliśmy od kogoś innego. Jest to nasza ważna, osobista decyzja, ale to grubo za mało, bo przebaczyć to nie znaczy jeszcze pojednać. Pojednanie to długi, mozolny proces przypominania sobie o historii, pamiętania o niej, nie wypominania sobie najgorszych elementów tej historii, bo są one złe po obydwu stronach, zawsze. I nie stwierdzajmy się, gdzie gorsze, a gdzie lepsze. Ale trzeba o nich pamiętać po to, żeby budować wspólnotę na przyszłość. Ten wielki proces musimy prowadzić cały czas. Zarówno pomiędzy narodami europejskimi, jak i pomiędzy wyznaniami czy religiami. Sami wiemy, jak napięcie jest dzisiaj Europa. Jak trudno jest nam się pojednać narodów europejskich. Jakie mamy zagrożenia wynikające z różnych religii, które są w pobliżu nas. Jak bardzo groźne zakłócenie pokoju i spokoju. I jak ważne jest, żebyśmy w naszym życiu zadbali także o pojednanie. To nasze wewnętrzne Polskie. Bo to już ostatnia uwaga. Mieliśmy taki czas w naszej ojczyźnie, niezwykły, którego nam do dzisiaj wszyscy zazdroszczą, dzięki któremu jako pierwszy na kontynencie europejskim wywalczyliśmy wolność. Mieliśmy czas solidarności, której podstawowym elementem działania było zrozumienie dla drugiego człowieka, wyrażanie szacunku do tego, co myśli i jak myśli, mimo że moje myślenie i moje nadzieje mogą być inne niż jego. To nam przyniosło niezwykły sukces, bo bez przemocy, nie mając armat ani karabinów, potrafiliśmy przezwyciężyć wielki, okrutny system i w 1989 roku jako pierwsi w tej stronie części Europy wyzwoliliśmy dzięki
nam wszystkim, obywatelom, którzy to wierzyli, bo połączyła nas solidarność. To są stare dzieje, ale zawsze potrzebne. Solidarność potrzebna jest dzisiaj. Nam nadal wewnątrz naszej ojczyzny potrzebna jest pomiędzy wyznaniami, religiami, żebyśmy rozmawiali ze sobą, nawet jak nas różni tak wiele. I czuli się obywatelami tego samego świata, tej samej ziemi, za którą jesteśmy odpowiedzialni. I może najbardziej potrzebna jest w Europie, która niesie tyle zagrożeń. Ponieważ jeszcze po Europie, to bywając tak często, co tydzień w mojej ojczyźnie, zawsze jestem optymistą. Bo uważam, że jeśli Europa przyjmie nasz punkt widzenia sprzed 30 paru lat, sprzed 35 lat, punkt widzenia Solidarności roku 1980, to Europa na pewno wygra, bo to jest podstawa naszego działania, naszej przyszłości. Prowadzi to do pojednania. Tego sobie wszyscy życzymy. Ja chciałbym bardzo podziękować za niezwykłe wyróżnienie i to w tak niezwykłym miejscu. Kapitule i wszystkim mieszkańcom Głęboka. Dziękuję Wam. Słuchacie radia Młodzi Wolni. Pozytywni, kreatywni, solidarni.